Lesen wir zunächst einmal 1. Mose 15, Vers 1 bis 9. Na początku przeczytamy z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 15 rozdziału, od 1 do 9 wiersza. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, od 1 do 9 wiersza. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku? Potem rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego: jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? A on zaś rzekł: sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. Als wir letztes Jahr mit dem Thema Abraham anfingen, gdy w zeszłym roku rozpoczęliśmy ten temat życia Abrahama, haben wir die Kapitel 11 bis 14 betrachtet. Rozważaliśmy te rozdziały od 11 do 14 tej księgi. Und wir haben gesehen, dass es dort hauptsächlich um das äußere Zeugnis Abraham in der Welt ging. I stwierdziliśmy, że w tych rozdziałach chodzi o to świadectwo Abrahama, tak zwane na zewnątrz, w stosunku do otaczającego nas świata. Wir haben das zum Beispiel in Kapitel 12 gelesen in Vers 6 und Vers 7. Na przykład czytaliśmy w 12 rozdziale, w 6 i w 7 wierszu, wo es heißt, dass Abraham das ganze Land durchzogen hatte. O tym, że Abram przeszedł całą tą ziemię. Und plötzlich heißt es am Ende von Vers 6 und die Kanaaniter waren damals im Land. A nagle na koniec tego wiersza możemy przeczytać: Kanaanejczycy byli wówczas w tej ziemi. Und so etwas ähnliches in Kapitel 13 in den Versen 7 bis 9. Podobne rzeczy w 13 rozdziale od 7 do 9 wiersza. Wo es zum Streit gekommen war zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten seines Neffen. Gdzie doszło do sprzeczki pomiędzy pasterzami Abrama i pasterzami jego siostrzeńca Lota. Wo es wieder am Ende von Vers 7 heißt: und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. I nagle znowu w wierszu 7 pod koniec czytamy: a Kanaanejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Das heißt, dieser Lebensabschnitt von Abraham ist dadurch geprägt, dass er beobachtet worden ist. A to wszystko oznacza, że ten urywek życia Abrama charakteryzuje się tym, że był po prostu obserwowany z zewnątrz. Und sie stellen ihm später ein gewaltiges Zeugnis aus. I ci ludzie właśnie później, wiele lat później, złożyli mu wspaniałe, potężne świadectwo. Wenn sie sagen: du bist ein Fürst Gottes unter uns. Mówiąc do niego, że ty jesteś jak Książę Boży wśród nas. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir auch ein solches heiliges Leben führen, wie Abraham das tat. I my sami musimy sobie postawić pytanie, czy my osobiście prowadzimy takie święte życie, jakie prowadził Abraham. Und er war ein Zeugnis für Gott. I był w tym życiu świadectwem dla Boga. Auch wenn er seine Fehler in seinem Leben tat. Nawet jeżeli on poczynił błędy w swoim życiu. Er war eben nicht sündlos. Bo właśnie on też nie był człowiekiem bezgrzesznym. Trotzdem versuchte er ein Leben mit Gott zu führen. Ale pomimo tego on próbował cały czas prowadzić życie w bliskości Boga.
Und das gipfelt in Kapitel 14 damit. A to wszystko jest teraz tak w szczytowym punkcie pokazane w 14 rozdziale, dass er die gesamten Geschenke des Königs von Sodom ablehnen konnte. W którym czytamy o tym, że on wszystkie podarunki zaoferowane mu przez króla Sodomy potrafił oddalić od siebie. Ihm reichte der Segen von Melchisedek, der ein Bild von Jesus Christus ist. A zostało mu podarowane te błogosławieństwo Melchizedeka, który w tym urywku jest obrazem Chrystusa. Das heißt, am Ende von Kapitel 14 hat Abraham die richtige Entscheidung getroffen. I to wszystko oznacza, że pod koniec 14 rozdziału oglądamy Abrahama, który podjął w swoim życiu właściwą decyzję. Er hat die Verlockungen des Teufels abgelehnt. On odrzucił wszelkie pociągnięcia i pokusy ze strony diabła, und die Segnungen Gottes ergriffen. A uchwycił się błogosławień z Bożych. Und das muss eine Glaubensentscheidung gewesen sein, auch wenn es dort nicht steht. I to rzeczywiście musiało być poparte tą decyzją wiary, nawet jeżeli w tym urywku dobitnie o tym nie jest powiedziane. Denn anders können wir Vers 1 von Kapitel 15 nicht verstehen. Bo gdyby tak nie było, to byśmy nie byli w stanie zrozumieć tego 15 rozdziału pierwszego wiersza. Der beginnt mit nach diesen Dingen. Który rozpoczyna się tymi słowami po tych rzeczach albo wydarzeniach. Das bedeutet nicht, dass nicht noch irgendetwas anderes passiert sein kann dazwischen. To nie oznacza też, że w międzyczasie mogłoby się też i coś innego jeszcze wydarzyć. Sondern ich glaube, das hat in erster Linie auch eine moralische Bedeutung. Ja myślę, że w pierwszym rzędzie te słowa mają moralną wypowiedź, znaczenie. Vielleicht noch mal kurz ein, zwei Sätze zum Alten Testament überhaupt. Może w tym miejscu powiem dwa, trzy zdania ogólnych dotyczących Starego Testamentu. Wir haben eigentlich vier Punkte, warum das Alte Testament aufgeschrieben worden ist. Możemy stwierdzić, że są cztery punkty pokazujące, dlaczego w ogóle Stary Testament został spisany. Das erste Thema ist natürlich, dass es tatsächlich passiert ist, was dort aufgeschrieben wurde. Pierwszym punktem to rzeczywiście jest to, że tematem Starego Testamentu są wydarzenia, które w rzeczywistości się w tamtych latach wydarzyły. Das heißt, ein Abraham war eine historische Person und die Ereignisse hat er tatsächlich erlebt. A to wszystko oznacza, że Abraham był osobą historyczną, historycznie potwierdzoną i to, co tutaj jest opisane, rzeczywiście się zdarzyło w jego życiu. Aber der zweite Punkt ist, dass das Alte Testament nicht eine Geschichtsschreibung ist, wie sie aufgeschrieben hätte. A drugim punktem to jest to, że Stary Testament to nie tylko jest księga historyczna spisana w taki sposób, jak my byśmy historię spisywali, sondern Gott hat sein Volk in den Mittelpunkt dieses Buches gesetzt. Ale możemy stwierdzić, że Bóg właśnie w pośrodku tej księgi postawił swój własny naród. Und ich will noch weitergehen und sagen, in den Mittelpunkt seiner gesamten Weltgeschichte. A ja posunę się jeszcze dalej w takim twierdzeniu, że on postawił ten swój naród w centrum całej historii całego świata. Also alles, was passiert ist, was im Augenblick geschieht, was geschehen wird, hat irgendwie Bezug auf die Geschichte zu seinem Volk. A więc wszystko to, co się działo, co się obecnie dzieje i co jeszcze się będzie działo, będzie miało i ma związek z jakiś tam sposób z jego ziemskim narodem. Es gibt dazu einen herrlichen Vers in 5. Mose 32. Jest bardzo wspaniały wiersz zapisany w 5. Księdze Mojżeszowej, 32 rozdział. 5. Mose 32, Vers 8. 8. wiersz, 5. Mojżeszowa 32, 8. Als der höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er voneinander schied die Menschenkinder, da stellte er die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israel. 32 rozdział, 8 wiersz. Gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwo narodom, gdy rozdzielał synów ludzkich, już ustalał granice ludów według liczby synów izraelskich.
Dabei ist gerade der letzte Teil von Vers 8 so interessant. A przy tym rzeczywiście jest to ostatnia część tego wiersza ósmego interesująca. Das heißt nichts anderes, als dass Gott die Grenzen aller Völker danach ausgerichtet hat, wie die Grenzen seines Volkes Israel sind. To wszystko oznacza, że Bóg ustanowił granice wszystkich narodów ziemi według tego, jak przebiegają granice dla jego synów izraelskich. Das heißt sogar für die Grenzen der, ich sag mal, der irdischen Völker war das Volk Gottes die Grundlage. A to oznacza, że podstawą granic wszystkich narodów ziemi właśnie był naród izraelski. Und das ist der zweite Punkt, den wir immer vor Augen halten müssen, wenn es um Geschichtsschreibung im Alten Testament geht. I to właśnie jest następny punkt, który zawsze musimy mieć przed oczami, gdy czytamy te księgi historyczne Starego Testamentu. Sie ist bezogen auf das, was wir gerade am Ende von Vers 8 gelesen haben. Bo one wszystkie odnoszą się do tego, co tutaj jest pod koniec tego ósmego wiersza zapisane. Und Vers 8 sagt auch nicht nach dem Volk Israel. A ten wiersz ósmy nie używa tutaj określenia według liczby ludu izraelskiego, sondern nach der Zahl der Kinder Israel. Ale tu jest napisane według liczby dzieci izraelskich, dosłownie u nas w polskim tłumaczeniu synów izraelskich. Das heißt, Gott sieht jede einzelne Person aus diesem Volk. A to oznacza, że Bóg widzi dokładnie każdą najmniejszą osobę z tego narodu. Und danach hat Gott die Grenzen der anderen Nationen festgelegt. I według tego ustanowił granice pozostałych narodów ziemi. Der dritte Punkt ist, trzecim punktem, dass alles Bezug hat auf seinen Sohn. To jest właśnie to, że Stary Testament zawsze ma w wielu miejscach powiązanie z jego synem, albo wskazuje w wielu miejscach na jego syna. Denn wir lesen in Lukas 24. Dlatego, że możemy przeczytać to też w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Dass er ihnen in allen Schriften das erklärte, was ihn betraf. Słowa samego Pana, który zwraca się do uczniów, że im wyjaśnia wszystko to, co jego dotyczyło. Also auch diese Seite, dass wir überall etwas von Jesus Christus finden im Alten Testament, fließt auch noch in die Geschichtsschreibung Gottes ein. A więc również i ta rzecz miała swój wpływ na styl pisania tych ksiąg historycznych Starego Testamentu, że miał jego syn zawsze powiązanie ze wszystkimi zdarzeniami tam opisanymi. Und es gibt noch einen vierten Punkt. I jest jeszcze następny, czwarty punkt. Wir lesen das mehrmals im Neuen Testament. Wielokrotnie to w Nowym Testamencie o tym możemy przeczytać. Dass das Alte Testament für uns geschrieben worden ist, für die Gläubigen der Gnadenzeit. Że Stary Testament został zapisany dla nas, dla wierzących obecnego czasu łaski. Das heißt, immer wenn Gott irgendetwas vom Alten Testament aufschreiben ließ. A to wszystko oznacza, że gdziekolwiek Bóg Stary Testament nakazywał, aby był zapisywany, hat Gott immer diese vier Punkte vor Augen gehabt. To oznacza, że Bóg zawsze miał przed swoimi oczami te cztery punkty, które wymieniłem. Und er hat es geschafft, ein so harmonisches Buch zu schreiben. I dlatego została spisana tak harmonijnie poukładana księga, was Menschen nie hinbekommen hätten, którą nie byliby w stanie nigdy w życiu ludzie spisać. Was uns zeigt, dass dieses Buch wirklich von Gott sein muss. A to wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście ta księga musi być pochodzenia boskiego. Und wenn es hier heißt, nach diesen Dingen, a więc gdy czytaliśmy w pierwszej Mojżeszowej w 15 rozdziale od pierwszego wiersza te znamienne słowa po tych wydarzeniach, ist das nicht nur ein geschichtlicher Ausdruck, to możemy stwierdzić, że to nie jest tylko wyrażenie jakieś historyczne, sondern es gibt uns eine moralische Beschreibung von dem Zustand von Abraham. Ale te słowa wyrażają ten moralny stan Abrahama. Abraham hat alles abgelehnt, was der König von Sodom ihm geben wollte.
Jak czytaliśmy w 14 rozdziale, Abraham wszystko odrzucił, co zaoferował mu król Sodomy. Und er hat seinen Neffen Lot befreit durch einen nächtlichen Angriff. I on wyzwolił swojego siostrzeńca Lota poprzez zastosowanie ataku nocnego. Die feindlichen Heere waren eigentlich viel mächtiger menschlich gesprochen. Bo przecież po ludzku mówiąc, te nieprzyjacielskie armie były wielokrotnie mocniejsze od niego. Sie könnten zurückkommen und sich rächen. Przecież oni mogli przyjść z powrotem i zemścić się. Da kommen die herrlichen Worte Gottes. A tu czytamy te wspaniałe słowa Boże. Fürchte dich nicht. Nie bój się. Eine herrliche Ermunterung für diesen Abraham. Jest to wspaniałe zachęcenie i pocieszenie dla Abrahama. Nach diesem Sieg, den mit Gottes Hilfe eingefahren hatte. Bo on właśnie to zwycięstwo dokonał z Bożą pomocą. Ich glaube, es ist sogar das erste Mal, dass dieser Ausruf in der Bibel vorkommt. Ja myślę, że to zdaje się jest takie zawołanie, które po raz pierwszy się pojawia na kartach Biblii. Denn Abraham, du brauchst dich nicht zu fürchten. Co oznacza, Abrahamie, ty nie musisz się bać. Und jetzt begründet Gott das. A teraz Bóg to zaczyna również uzasadniać. Ich bin dir ein Schild. Ja jestem tobie tarczą. Ich bin dir dein sehr großer Lohn. Ja również jestem twoją bardzo wielką, sowitą zapłatą. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wprawdzie to są dwie całkowicie różne rzeczy. Dein Schild bedeutet, ich bin dein Schutz. Bo ja jestem twoją tarczą, to oznacza, że ja jestem twoją ochroną. Ich bin derjenige, der dir zur Seite steht, wenn der Feind kommt und dich attackiert. Ja jestem właśnie tym, który stanie przy twoim boku, gdy przyjdzie nieprzyjaciel cię zaatakować. Ich werde dir helfen, dass der Feind nicht an dich herandringen kann. A ja również ci pomogę, aby w ogóle nieprzyjaciel nie zbliżył się do ciebie. Das heißt, dieser Schild spricht von der Hilfe Gottes. To znaczy, ta tarcza obrazowo wskazuje na pomoc Bożą. Aber er sagt dann eben auch, ich bin dein sehr großer Lohn. Ale obok tego również i Bóg powiedział, że ja jestem dla ciebie bardzo sowitą zapłatą. Pass auf, hier steht nicht, ich gebe dir Lohn. Patrzcie, tutaj nie jest napisane, że ja dam ci zapłatę. Das wäre schon gewaltig. Bo to też już by było bardzo potężne określenie. Wäre schon gewaltig, wenn Gott jemandem einen Lohn gibt, weil er etwas für Gott getan hat. To by było rzeczą wspaniałą, jeśli by Bóg dał komuś zapłatę za to, że on coś dla Boga uczynił. Das wäre schon außergewöhnlich, wenn Gott jemanden belohnt für etwas, was Gott demjenigen vorher erst einmal gegeben hat. Byłoby to coś nadzwyczajnego, że Bóg daje zapłatę za to, że wcześniej ten ktoś skorzystał z pomocy, którą Bóg mu udzielił. Sondern Gott sagt ihm, ale tu Bóg mówi, ich persönlich bin dein Lohn. Ja osobiście jestem twoją zapłatą. Es gibt nichts Größeres. Nie ma niczego większego. Als dass Gott sich selbst ihm anbietet. Jak właśnie to, że Bóg siebie samego jemu zaoferował. Also Gott zeigt hier, was er in sich selbst ist. A więc Bóg pokazuje mu, kim on sam w sobie jest. Also auf der einen Seite sagt Gott, helfe ich dir. A więc z jednej strony Bóg mówi, ja tobie pomogę. Aber auf der anderen Seite bin ich selbst bei dir, in dir, für dich da. Ale z drugiej strony też i potwierdza to, że ja sam osobiście jestem dla ciebie. Also ich selbst bin deine Belohnung. Ja osobiście jestem dla ciebie twoją zapłatą. Das war etwas Großartiges, was Gott ihm versprochen hatte. To jest naprawdę coś wspaniałego, wielkiego. Te słowa, w jakich Bóg mu dał swoją obietnicę. Siehst du, Gott sagt schon, dass du nicht auf die List des Teufels von Sodom reingefallen bist. Bóg tutaj nie mówi, że ty wpadłeś w tą chytrość tego nieprzyjaciela, który pochodzi ze Sodomy. Das geschah, weil ich dein Schild bin. A działo się to z tego powodu, że to ja właśnie byłem twoją tarczą.
weil ich dir geholfen habe. I z tego powodu, że ja tobie pomogłem. Und du hast in deiner Verantwortung meine Hilfe angenommen. A ty w twojej odpowiedzialności przyjąłeś moją pomoc. Und deswegen gebe ich dir jetzt noch mehr. I to właśnie dlatego ja teraz ci daję jeszcze więcej. Ich gebe mich dir selbst. Ja daję tobie samego siebie. Wir sehen die Reihenfolge. Oglądamy tutaj tą właściwą kolejność. Und die brauchen wir im tagtäglichen Leben auch. I tą kolejność też potrzebujemy w naszym codziennym życiu. Dass Gott dein und mein Lohn ist. Że Bóg jest właśnie twoją i moją zapłatą. Das können wir nur dann praktisch erfahren. To będziemy mogli tylko wtedy w praktyczny sposób doświadczać. Wenn wir vorher seine Hilfe, dieses Schild angenommen haben. Jeżeli wcześniej właśnie weźmiemy jego pomoc w formie tej tarczy. Um einen heiligen Wandel auf dieser Erde zu führen. Aby właśnie prowadzić święte życie tutaj na tej ziemi. Und deswegen eben nach diesen Dingen. I to dlatego właśnie ten wiersz zaczyna się tymi słowami po tych wydarzeniach. Also mehr konnte Gott dem Abraham überhaupt nicht schenken. A więc Bóg nie mógł niczego większego Abrahamowi podarować. Aber Abrahams Gedanken waren ein klein wenig woanders. Ale myśli Abrama były troszeczkę w innym kierunku skierowane. Er wusste, was Gott ihm alles versprochen hatte. On przecież wiedział dobrze, co Bóg mu już wcześniej przyobiecał. Er hat erfahren, dass Gott sein Schild gewesen ist. On tego doświadczył, że Bóg jest jego tarczą. Er hat diesen großen Lohn erlebt. I on rzeczywiście przeżył też i odebranie tej wielkiej zapłaty. Aber er sagt, Herr, was habe ich davon, wenn du mir das alles gibst? Ale on też i tutaj mówi takie słowa: Panie, co ja z tego mam, że ty to wszystko mi podarowałeś? Ich kann das jetzt alles genießen, ohne Frage. Z całą pewnością ja mogę to z tego wszystkiego teraz korzystać. Aber wem soll ich das alles vererben? Ale kto to wszystko po mnie ma odziedziczyć? Ich bin doch kinderlos. Ja przecież jestem bezdzietny. Gott, du hast mir damals diese Verheißung gegeben. Boże, ty przecież mi kiedyś dałeś pewną obietnicę. Und Abraham hat sicherlich schon zu diesem Zeitpunkt viele Jahre gewartet. I do tego momentu z całą pewnością Abraham czekał cierpliwie wiele długich lat. Er sagt, ich habe keinen einzigen Erben außer Eliezer. I mówi, ja nie mam żadnego dziedzica oprócz tego Eliezera. Und das ist sicher der Diener, der später auch Rebekka zu seinem Sohn geführt hat. I to z całą pewnością jest ten sługa, który w późniejszych latach przyprowadził również i Rebekę do jego syna. Und dann schüttet Abraham noch einmal sein ganzes Herz vor Gott aus in Vers 3. I Abraham, co możemy oglądać w wierszu trzecim, wysypuje zawartość całego swojego serca przed Bogiem. Siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Przecież nie dałeś mi potomstwa. Und siehe, dieser Eliezer aus Damaskus, er wird mich beerben. A ten domownik mój, ten Eliezer z Damaszku, będzie dziedzicem moim. Das war schon, ich sag mal, für Abraham eine große innere Not. Tak, to na pewno dla Abrahama było bardzo wielką wewnętrzną biedą. Aber wir sehen hier, wie Abraham das mit Gott bespricht. Ale możemy przyjrzeć się temu, w jaki sposób Abraham to wszystko z Bogiem omawia. Er sagt ihm ganz offen, was hier in seinem Herz ist. On całkowicie otwarcie Bogu opowiada o tym, co jest w jego sercu. Und sofort sehen wir in Vers 4, dass Gott reagiert. I natychmiast w wierszu czwartym oglądamy to, w jaki sposób Bóg reaguje. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der wird dich beerben. Odpowiadając Abramowi, nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Was für eine gewaltige Aussage, was Abraham hier hören musste. O, jakież potężne to jest zawołanie, które mógł wysłuchać teraz Abraham. Denn diese Kapitel 15 und 16 zeigen uns, dass es für Abraham biologisch und auch für Sarah völlig unmöglich war, noch einen Sohn zu bekommen. Dlatego, że te rozdziały 15 i 16
dobitnie to pokazują, że z biologicznego punktu widzenia dla Abrama i dla Sary było to rzeczą całkowicie niemożliwą, aby mieć jeszcze potomstwo. Doch wenn wir morgen den Galaterbrief betrachten, das entsprechende Kapitel, dann werden wir sehen, warum Gott das gemacht hat. Ale jutro, gdy będzie Pan dał łaski, będziemy mogli oglądać list do Galacjan, to będziemy mogli się dowiedzieć, dlaczego Bóg w ten sposób się wyraził. Weil da eben wieder eine geistliche Bedeutung hintersteckt. Dlatego, że za tymi słowami zawarte jest duchowe znaczenie. Gott hätte hier in Vers 4 sagen können, Abraham, du bekommst jetzt einen Sohn. Przecież zamiast całej tej treści czwartego wiersza Bóg mógł powiedzieć prosto: Abrahamie, będziesz miał syna. Vielleicht könnte man denken, Gott wäre diese Sache aus der Hand geglitten. Może by ktoś mógł pomyśleć, że może wymknęły się Bogu wszystkie te rzeczy z ręki. Aber die Zeit war dafür noch nicht gekommen. Nie, to właśnie jeszcze nie nastąpił czas, aby się to spełniło. Und Gott hat für alle Dinge Zeiten festgesetzt. A Bóg postanowił dla wszystkich rzeczy swoje własne czasy spełnienia ich. Du brauchst nur Galater 4 zu lesen. Potrzeba tylko przeczytać czwarty rozdział listu do Galacjan. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Tam czytamy takie słowa: a gdy spełniło się, czy wypełniły się czasy, Bóg zesłał swojego syna. Genau der Zeitpunkt, den Gott festgesetzt hatte. To był dokładnie ten punkt czasowy, który Bóg postanowił, żeby się to stało. Wir haben auch andere Hinweise im Neuen Testament, die uns das zeigen. Mamy inne również wskazówki w Nowym Testamencie, które na to pokazują. Also die Zeit war hier noch nicht gekommen. A więc dla Abrama też nie nastąpił jeszcze ten czas. Aber Gott erneuert seine Verheißung. Ale czytamy o tym, że Bóg odnawia swoją obietnicę. Und er nimmt Abraham und führt ihn hinaus. I on poprosił Abrahama, żeby wyszedł na zewnątrz. Merken wir, wie persönlich diese Beziehung ist zwischen Gott und Abraham? Czy zauważamy, jaki osobisty stosunek panuje pomiędzy Abrahamem a Bogiem? Weißt du, Gott sagt nicht zu Abraham, geh mit mir raus. Tu nie jest napisane, że Bóg powiedział do Abrama: wyjdź na zewnątrz. Er sagt auch nicht zu ihm: geh mal raus. Nie powiedział do niego: wyjdź na zewnątrz. Sondern er führt ihn hinaus. Nie, tu czytamy takie szczególne słowo: potem wyprowadził go na dwór. Er nimmt ihn bei der Hand. Czyli można tak to rozumieć: wziął go za rękę. Und führt ihn nach diesem Gespräch nach draußen. I po tej rozmowie wyprowadził go na dwór. Eine sternklare Nacht wird es gewesen sein. Z pewnością była to noc bezchmurna, pełna gwieździsta, niebo pełne gwieździste. Abraham blickt zum Himmel. Abraham spojrzał właśnie w to niebo. Und Gott sagt zu ihm: zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. I Bóg mówi do niego: policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. Was für ein Glaube hat Abraham hier schon? O jaką wiarę już teraz w tym momencie miał Abraham? Denn zu Abrahams Zeit hatte man die Sterne längst gezählt. Bo już za czasów Abrahama wszystkie gwiazdy były policzone. Wir haben alte Keilschrifttafeln, da weiß man, dass man damals 2500 Sterne kannte. Znamy właśnie takie tabliczki kamienne z pismem klinowym, które dobitnie wskazują, że w tamtych czasach znano już, czy policzono już około 2500 gwiazd. Gott sagt hier schon in 1. Mose 15, sie sind nicht zu zählen, auch wenn Wissenschaftler meinen, sie könnten sie zählen. Ale już z tych wierszy w pierwszej Księdze Mojżeszowej z 15 rozdziału dobitnie widzimy, że gwiazdy nie można policzyć, nawet jeżeli by naukowcy mniemali, że potrafią je policzyć. Jeremia greift das Thema später noch einmal auf. Jeremiasz również i ten temat w późniejszych latach porusza. Und sagt auch in Kapitel 33, die Zahl der Sterne ist nicht zu zählen. I w 33 rozdziale stwierdza, że nie można zliczyć wszystkich gwiazd. Es war gegen jede wissenschaftliche Erkenntnis. A więc te słowa były sprzeczne z tym twierdzeniem wszystkich naukowców. Bis ins 20. Jahrhundert.
Aż do 20. stulecia konnten Wissenschaftler über diese Aussage lächeln. To naukowcy mogli wyśmiewać się z tych wypowiedzi. Heute im 21. Jahrhundert, a w dzisiejszym 21. stuleciu, wissen wir, dass die Bibel recht hat. Wiemy wszyscy, że Biblia ma rację. Wir wussten es auch vorher, weil es Gottes Wort ist. Naturalnie my wierzyliśmy w to, bo wiemy o tym, że to jest Słowo Boże. Aber diese Aussage ist im 21. Jahrhundert durch Astronome bestätigt worden. Ale w XXI wieku ta wypowiedź biblijna została potwierdzona przez astronomów. Man schätzt, dass es ungefähr 10 hoch 25 Sterne gibt. Tylko mogą naukowcy to szacunkowo podawać, że gwiazd obecnie jest jak 10 do 25 potęgi. So eine 1 mit 25 Nullen. Czyli to oznacza, że to jest jedynka i 25 zer. Auch für Naturwissenschaftler unvorstellbar groß. Również i dla wszystkich naukowców, którzy zajmują się sprawami otaczającej natury, ta liczba jest niewyobrażalnie ogromna. Sie sind nicht zu zählen. I w rzeczywistości nie można ich policzyć. In 1. Mose 13, a w 1. Mojżeszowej w 13. rozdziale, werden die Nachkommen mit dem Staub der Erde verglichen. Czytamy o tym, że potomstwo Abrama porównane jest do ilości prochu na ziemi. Auch er ist nicht zu zählen. Również i tego nie można zliczyć. Warum diese zweierlei Sichtweise? Dlaczego te dwojakiego rodzaju kierunki spojrzenia na tą sprawę? Nun, das zeigt uns die doppelte Bedeutung von Abraham als Vater. To właśnie wskazuje na te podwójne znaczenie Abrama jako ojca. Er war der Vater des irdischen Volkes. On był ojcem tego narodu ziemskiego, das einen irdischen Segen genossen hatte, który korzystał z tego ziemskiego błogosławieństwa, das so gewaltig war wie der Staub der Erde. I ono było tak potężnie wielkie jak proch tej ziemi, unzählbar, niezliczony. Aber er war auch der Vater aller derer, die glauben. Ale on jednocześnie jest ojcem wszystkich tych, którzy wierzą. Die dieses himmlische Volk bilden, którzy tworzą ten niebiański naród, mit diesen himmlischen Segnungen, posiadający te niebiańskie błogosławieństwa, eben unzählbar groß wie die Sterne, wie die Zahl der Sterne des Himmels. Błogosławieństwa tak niezliczenie wielkie, jak nie są do zliczenia gwiazdy na niebie. Also ich denke, dass Gott diese beiden Seiten betonen möchte. Ja myślę, że to Bóg właśnie chciał podkreślić te dwie strony. Dass wir deswegen diese beiden verschiedenen Ausdrücke haben. I dlatego znajdujemy zapisane te dwa różnorodne wyrażenia. Und jetzt passiert was Gewaltiges. Ale teraz w naszym przeczytanym urywku staje się coś wspaniałego. Und er glaubte dem Herrn. Czytamy o tym, że Abram uwierzył Panu. Szósty wiersz. Was für eine gewaltige Aussage. O, jakież to jest wspaniałe wyrażenie. Aber ich möchte vorher noch kurz über zwei andere Begriffe zu sprechen kommen. Ale chciałbym jeszcze krótko wspomnieć o dwóch innych określeniach. Denn das ist das, worum es hier geht, um Sohnschaft und um Erbe. To jest właśnie to, o co tu w tym urywku chodzi, a mianowicie o synostwo i o dziedzictwo. Denn das ist das Erste, was Abraham als Frage hatte. Bo to jest właściwie ta pierwsza rzecz, którą Abraham miał na swoim sercu i postawił pytanie Bogu. Ich habe keinen Sohn. Nie mam syna, dann habe ich auch keinen Erben. A więc nie mam również i dziedzica. Das heißt, Sohnschaft und Erbe hängen miteinander in Verbindung. A to oznacza, że synostwo i przejęcie dziedzictwa są ściśle ze sobą połączone. Und die Sohnschaft ist die Grundlage. Oczywiście podstawą tego jest synostwo. Denn sie wird hier zuerst erwähnt. I też z tego powodu tu jest jako pierwsze wymienione. Wir finden das auch im Neuen Testament. A możemy to też i oglądać w Nowym Testamencie. Im Römerbrief. W liście do Rzymian. In Kapitel 8, Vers 17. W 8 rozdziale, w 17 wierszu. Dort heißt es, wenn wir aber Kinder sind, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. List do Rzymian 8, rozdział 17, wiersz. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Wir lesen in Vers 29. Jeszcze przeczytamy wiersz 29.
dass wir sogar zur Sohnschaft zuvor bestimmt sind. Bo tych, których przedtem przeznaczył. Das heißt, die Sohnschaft ist ein herrliches Geschenk, das Gott uns gegeben hat. To oznacza, że synostwo jest tym wspaniałym podarunkiem, które zostało nam przez Boga dane. Wir sind also durch unsere Bekehrung Söhne Gottes geworden. A to oznacza, że przez nasze nawrócenie staliśmy się synami Bożymi. Und wir sind gleichzeitig Miterben Christi geworden. A to oznacza, że jednocześnie staliśmy się współdziedzicami Chrystusowymi. Das Miterben Christi bezieht sich natürlich in erster Linie auf das tausendjährige Reich. To, że jesteśmy nazwani tymi współdziedzicami Chrystusowymi, to w pierwszym rzędzie dotyczy tego tysiącletniego królestwa. Aber dass wir Söhne geworden sind, ale to, że staliśmy się synami, beschreibt im Endeffekt, dass wir eine Wohnung in dem Haus des Vaters haben. To opisuje w tym końcowym efekcie również i ten stan, że my jako synowie mamy prawo przebywać w domu ojcowskim. Dass wir dazu beschaffen sind, dieses Haus zu füllen. Abyśmy mogli wypełniać ten dom ojcowski. Gott hat uns zu Söhnen gemacht, damit wir einmal als Söhne in dem Haus des Vaters sein können. Bóg nas uczynił właśnie synami, abyśmy mogli być razem z nim synami w jego domu. Und zwar als solche, die auch Verständnis haben über das, was am Kreuz von Golgatha passiert ist. A mianowicie jako tacy, którzy mają zrozumienie tego, co się stało na krzyżu Golgoty. Denn Sohnschaft steht auf alle Fälle damit in Verbindung, dass Jesus Christus starb und wieder auferstanden ist. Bo synostwo zawsze łączy się z tym, że Jezus Chrystus zmarł i również i powstał z umarłych. Das heißt, wir haben hier eine viel, viel höhere Seite als in Kapitel 13. A to oznacza, że my mamy o wiele wznioślejsze stanowisko niż to opisane w 13 rozdziale. Sag noch einmal, in Kapitel 13 geht es in erster Linie um das irdische Volk Israel. Jeszcze raz powtórzmy, że w 13 rozdziale chodzi o ten ziemski naród izraelski. Aber hier wird dieser Kreis erweitert, vergrößert. Ale tutaj ten okrąg jest powiększany. Hier geht es eben um alle, die glauben. Bo tu chodzi w tym urywku o wszystkich tych, którzy wierzą. Aber die eben glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Wierzą w to, że Chrystus zmarł i powstał z umarłych. Und erst nachdem das entwickelt worden ist. I dopiero po tym, gdy to się wydarzyło. Heißt es hier in Vers 6 und er glaubte dem Herrn. Czytamy w wierszu 6 i uwierzył Panu. Und ich sag noch einmal, du musst dir den Inhalt dieser Aussage vor Augen malen. I jeszcze raz to powtarzam, musimy sobie przed naszymi oczami wymalować obraz przedstawiający treść tych słów. Es gab menschlich gesprochen keine einzige Hoffnung mehr, dass er einen Sohn bekommen konnte. Jeszcze raz to powtarzam, nie było po ludzku patrząc najmniejszej nadziei na to, aby on mógł otrzymać potomstwo. Der Hebräerbrief sagt sogar, dass Abraham schon seinen erstorbenen Leib sah. Bo list do Hebrajczyków nawet i to podkreśla, że Abraham widział swoje obumarłe ciało. Auch Sara war viel zu alt. Również i Sara była już w takim podeszłym wieku, że była już za stara. Verstehst du, Abraham hat hier nichts anderes als das Wort Gottes, oder nein, als ein Gotteswort. I zrozumcie to, że tutaj Abraham nie miał nic innego, jak tylko podane mu Boże Słowo. Nicht ein Fünkchen menschliche Hoffnung. A ani kawałeczek ludzkiej nadziei. Nur Hoffnung in Bezug auf das ausgesprochene Wort Gottes. Tylko nadzieja, która jest oparta o wypowiedziane Słowo Boże. Dann heißt es von ihm, und er glaubte. I możemy o nim przeczytać i uwierzył Bogu. Was ich finde so etwas noch einmal bei Petrus. Ja znajduję podobne słowa jeszcze raz u Piotra. Als er auf dem See war, wo sie in der Nacht vorher nicht einen Fisch gefangen hatten. Gdy on znajdował się na jeziorze po przeminięciu tej nocy, w której nie złowił ani jednej ryby.
wo der Jesus zu ihm sagt in Lukas 5, ruder auf die tiefste Stelle des Sees und wirf dein Netz aus. Gdzie możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza polecenie Pana, wyprowadź twoją łódź na najgłębsze miejsce tego jeziora i zarzuć twoją sieć. Das sprach gegen jede naturwissenschaftliche Erkenntnis. To było przeciwne wszelkiemu naukowemu poznaniu w stosunku do zachowania się ryb. Trotzdem tat Petrus es. A pomimo tego Piotr to uczynił. Auch auf die Gefahr hin, sich lächerlich zu machen. Również i on wziął na siebie to niebezpieczeństwo, że ośmieszy się w oczach innych. Das haben die Leute am Ufer alles gesehen, was da passierte. Bo ludzie zgromadzeni na brzegu wszystko dokładnie obserwowali, co się dzieje na jeziorze. Warum tat er es? Dlaczego Piotr to uczynił? Er gibt uns die Antwort. On sam nam daje odpowiedź. Auf dein Wort hin. Na twoje słowo, Panie, uczynię. Das ist das, was hier in Vers 6 steht. To jest to samo, co tu jest w tym szóstym wierszu opisane. Und er glaubte dem Herrn. I uwierzył Panu. Du haben wir so einen Glauben, so ein Vertrauen auf Gottes Wort? Czy my mamy taką wiarę, takie zaufanie na słowo Boże? Aber weil das eben so ein gewaltiger Glaube war, der auch in Verbindung mit dem Tod steht. A ponieważ to była tak potężna wiara, która była powiązana z tą śmiercią. Denn aus seinem verstorbenen Leib konnte kein Leben mehr kommen. Dlatego, że on wiedział, że z jego obumarłego ciała już nie może powstać nowe życie. Sagt Vers 6, dass es der Herr ihm zu Gerechtigkeit rechnete. Druga część tego wiersza właśnie mówi, że to Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Und Rechtfertigung steht mit Tod in Verbindung. A usprawiedliwienie zawsze jest powiązane ze śmiercią. Apostelgeschichte 13. Czytamy Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Da ist es zunächst am Ende, dass man durch das Gesetz Mose eben nicht gerechtfertigt werden konnte. Apostelgeschichte 13, Vers 38. 38 wiersz, 13 rozdział Dziejów Apostolskich. Vers 39, lies beide Verse bitte. Przeczytajmy dwa wiersze, 38, 39. Niechże więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Das heißt, wahre Rechtfertigung gibt es nur durch diesen. A to oznacza, że prawdziwe usprawiedliwienie jest możliwe tylko przez tego jednego. Durch den gestorbenen und auferstandenen Christus. Przez tego Chrystusa, który zmarł i zmartwychwstał. Das heißt eigentlich im Griechischen sogar in diesem. A w zasadzie w tym oryginalnym greckim tekście jest napisane w tym Chrystusie. Also losgelöst von dem Werk des Herrn Jesus kann es keine Rechtfertigung geben. A więc nie może zaistnieć usprawiedliwienie, które jest w oderwaniu od tego od krzyża, śmierci i zmartwychwstania. Abrahams Glaube war sehr groß. Wiara Abrahama była bardzo wielka. Abrahams Glaube ging sehr weit. Wiara Abrahama również posunęła się bardzo daleko. Der Hebräerbrief sagt uns, dass er über die Grenzen des Alten Testamentes hinausblickte. List do Hebrajczyków używa takiego określenia, że ona sięgała poza granice Starego Testamentu. Und Gott hat es ihm deswegen zur Gerechtigkeit gerechnet. I to właśnie dlatego Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Ich will mich noch mal wiederholen. Natürlich glaubte Abraham vorher auch. Ja jeszcze raz chciałbym to podkreślić. Naturalnie Abraham również i wcześniej wierzył. Wir brauchen nur Hebräer 11 aufzuschlagen. W tym celu otwórzmy list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Hebräer 11. Durch Glauben zog Abraham aus. Vers 8, Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben
war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen. Ósmy wiersz tego 11 rozdziału. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść. Vers 7. Durch Glauben hat Noah hat die Arche durch Glauben bereitet. Również i wiersz 7. Przez wiarę Noe zbudował arkę. Vers 5. Henoch glaubte. Wiersz 5. Również czytamy o tym, że Enoch uwierzył. Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar. Wiersz 4. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę. Sie haben alle geglaubt. Oni wszyscy wierzyli. Ihr Glaube war so groß, dass Gott es in Hebräer 11 aufgeschrieben hat. Ich wiara była tak wielka, że to Bóg kazał w 11. rozdziale listu do Hebrajczyków ich wszystkich zapisać. Aber du liest es im ersten Buch Mose, weder bei Abel, noch bei Henoch, noch bei Noah, noch bei Abraham, als er auszog. Ale w pierwszej Księdze Mojżeszowej nie czytasz tego ani w stosunku do Abla, ani w stosunku do Noego, ani w stosunku do Henocha, ani w stosunku do Abrama, gdy wychodził z tej ziemi. Du liest es zum allerersten Mal hier in Vers 6 von Kapitel 15. Dopiero po raz pierwszy możemy o tym przeczytać w tym 15 rozdziale w wierszu 6. Vorher kommt das Wort gar nicht vor im Alten Testament. W ogóle w Starym Testamencie do tego momentu to słowo w ogóle się nie pojawiało. Warum ist das so? Dlaczego tak się stało? Denke an die ersten vier Punkte, die ich vorhin zur Einleitung gesagt habe. Pomyślcie o tych czterech punktach, które na samym początku wprowadzenia powiedziałem. Das ist Gottes Geschichtsschreibung. Właśnie to jest sposób Boży zapisywania historii. Gott lässt auch schon mal Dinge weg. Bo Bóg i pewne rzeczy po prostu nie zapisuje. Da muss Punkt 2, 3 und 4 erfüllt werden. Aby mógł być wypełniony ten punkt trzeci i czwarty. Der Blick auf sein Volk. Bo Bóg spogląda na swój naród. Der herrliche Vorbildcharakter auf Jesus Christus. I ma być widoczny ten przykładowy, wzorcowy, wspaniały charakter Pana Jezusa. Und dass es für uns geschrieben worden ist. Ale również i po to, że to wszystko zostało dla nas spisane. Es wäre eine Kleinigkeit für Gott gewesen, es hier noch zu erwähnen. Bo przecież byłoby to drobnostką dla Boga, aby również i tych poprzednich mężów czterech wymienić. Denn in Vers 7 kommt genau Gott auf diesem Punkt zu sprechen. Dlatego, że w wierszu 7 akurat Bóg mówi o tym punkcie. Ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat aus Ur in Chaldea. Bo ja jestem Pan, który cię wyprowadził z Ur Chaldejskiego. Wäre doch nicht schwer gewesen, da hinzuzufügen, dem du aus Glauben gefolgt bist. I czy to byłoby wielką trudnością, gdyby Bóg kazał tu zapisać i ty we wierze twojej poszedłeś za tym ręką Boga, która cię wyprowadzała? Aber Gott tut es nicht. Nie, Bóg tego nie uczynił. Wir haben sicherlich verstanden, warum. I z całą pewnością na pewno zrozumieliśmy dlaczego. Abraham möchte gern ein Zeichen. Abraham bardzo tu pragnął otrzymać znak. To jest einzige Zeichen, das er, von dem wir wissen, in seinem Leben gefordert hatte. A o ile my wiemy, w jego życiu to jest jedyny przypadek, w którym on prosił o znak. Das war keine Form des Kleinglaubens. Nie był to objaw jego małej wiary. Er wollte eine Bestätigung seines Glaubens, seines Vertrauens auf Gott. On po prostu pragnął potwierdzenia swojej wiary, jaką miał do Boga. Und Gott beantwortet ja auch seinen Wunsch. A Bóg również i dał odpowiedź na jego życzenie. Wir haben das auch bei Gideon. Coś takiego oglądamy również i w przypadku Gedeona. Der fordert sogar mehrere Zeichen, um Klarheit zu bekommen. On nawet zażądał od Boga kilku znaków, aby mieć całkowitą jasność co do swojego dalszego postępowania. Aber das war aufrichtig in seinem Herzen. Ale były to rzeczy objawiające szczerość w jego sercu. Und Gott kommt ihm jedes Mal in seiner Gnade entgegen. A Bóg za każdym razem w swojej łasce wychodził mu naprzeciw i dawał mu ten znak. Und so bringt jetzt Gott etwas hier rein, ohne dass es keine Rechtfertigung geben könnte.
I teraz Bóg coś wprowadza, bez czego nie może być usprawiedliwienia. Nämlich ein Opfer. Mianowicie ofiarę. Und gewaltig finde ich, wie Gott hier beginnt. A uważam, że to jest wielka, wspaniała rzecz, w jaki sposób Bóg zaczyna o tym mówić. Überliest man schnell den Vers 9. Przeczytajcie szybciutko wiersz 9. Da heißt es nämlich nicht, hole dir eine Kuh. Tam nie jest napisane, sprowadź sobie trzyletnią jałówkę. Sondern Gott sagt, hole sie mir. Nie, Bóg tutaj mówi, sprowadź mi trzyletnią. To eines der ganz, ganz frühen Opfer, die hier im Alten Testament beschrieben werden. To jest jedna z tych wielu ofiar, która została w Starym Testamencie opisana. Wir bekommen eine ganz wichtige Belehrung. I z tego urywku otrzymujemy bardzo ważne pouczenie, die vorher noch nicht entwickelt worden ist, które nigdy wcześniej jeszcze nie było jasno wyrażone. Die Opfer sind für Gott. Ofiary są dla Boga. Jedes Opfer, das dargebracht wurde, war in erster Linie für Gott. Każda ofiara, która była złożona, ona w pierwszym rzędzie była przeznaczona dla Boga. Natürlich denken wir oft daran, dass Jesus Christus für mich persönlich gestorben ist. Naturalnie my możemy pomyśleć, że Jezus Chrystus dla mnie umarł. Trotzdem war es zunächst einmal für Gott. Ale pomimo tego musimy wiedzieć, że najpierw jego ofiara była dla Boga. Der hebräische Knecht sagt nicht, ich liebe meine Kinder, meine Frau und meinen Herrn. Ten hebrajski sługa nie mówi o swojej żonie, że ją miłuje, moje dzieci miłuje i mojego pana miłuje. Der hebräische Knecht sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder. Nie, ten hebrajski sługa na pierwszym miejscu mówi, ja miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci. Es war alles in erster Linie für Gott. Bo wszystko było w pierwszym rzędzie przeznaczone dla Boga. Aber wenn wir Gott etwas bringen, aber wenn wir Gott ein Opfer bringen wollen, müssen wir es so tun, wie Gott es gerne möchte. Ale jeśli mamy Bogu przynieść jakąś ofiarę, to musimy to uczynić w taki sposób, w jaki Bóg sobie tego życzy. Auch das sehen wir hier in den Versen 9 bis 11. I to właśnie oglądamy w tych wierszach od 9 do 11. Gott sagt, wie er das Opfer gerne hätte. To Bóg powiedział, że on chciałby mieć tą ofiarę. Er sagt das auch in 3. Mose 1 ganz klar. On również i w trzeciej księdze 3. Mose 1. W trzeciej księdze Mojżeszowej w pierwszym rozdziale bardzo jasno też i o tym mówi. Zuerst wird die Freiwilligkeit betont. Najpierw została też i dobrowolność podkreślona. Vers 2 in der Mitte. Drugi wiersz w środku. Wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will. Trzecia Mojżeszowa, pierwszy rozdział, drugi wiersz w połowie. Jeżeli ktoś z was chce złożyć ofiarę Panu. Also wenn es jemand im Herzen hat, ein Opfer zu bringen. A więc jeżeli ktoś ma w sercu to życzenie, aby przynieść ofiarę Panu. Also wenn er es freiwillig tun möchte. A więc ktoś, kto chce dobrowolnie to uczynić. Und denke dran, er bringt es dem Herrn da. To zawsze myślcie o tym, że on ma to przynieść Panu. Dann fährt der Text fort. Ale ten tekst dalej tutaj jest kontynuowany. So sollt ihr. I tak, in 3. Mose 1. So sollt ihr. I w tej trzeciej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, drugi wiersz, tam jest takie określenie, to niech złoży tak. Also freiwillig muss es kommen, Gott zwingt niemanden. A więc musi być to dobrowolnie złożone, bo Bóg nie zmusza nikogo. A wenn wir Gott etwas darbringen, dann müssen wir es nach seinen Regeln tun. Ale jeśli Bogu chcemy coś przynieść, to musimy to złożyć w ofierze w taki sposób, w jakim Bóg znajduje swoje upodobanie. Und so sagt Gott hier in Vers 9 ganz klar, welche Tiere Abraham holen sollte. I dlatego w naszym 15 rozdziale, w 9 wierszu, Bóg dokładnie określa, jakie zwierzęta Abraham ma przynieść. Da möchte ich noch ganz kurz drauf eingehen. Ja chciałbym krótko na ten temat jeszcze powiedzieć. Es ist ein Opfer, das an jeder Stelle von Jesus Christus spricht. Jest to taka ofiara, która zawsze w tych wszystkich miejscach, w których jest opisana,
obrazowo wskazuje na Jezusa Chrystusa. Warum dreijährig? Dlaczego trzyletnią? Es spricht eben von den drei Jahren des öffentlichen Wirkens des Herrn Jesus. To wskazuje na tę trzyletnią oficjalną służbę wśród narodu izraelskiego, jaką dokonał Pan Jezus. Wo man diese Person betrachten konnte. Aby można było przez trzy lata tą osobę oglądać. Wo jeder sehen konnte, dass er vollkommen sündlos gewesen ist. Gdy każdy człowiek mógł to zobaczyć, że ta osoba jest całkowicie bezgrzeszna. Wo jeder sehen konnte, dass diese Person bald für ihn sterben würde. Że każdy mógł to zobaczyć, że ta osoba wkrótce będzie musiała umrzeć. Denk mal an das Passahlamm. Pomyślcie o tym baranku wielkanocnym. Auch das hat man ungefähr 3,5 Tage an einen Pfosten gebunden. I on też musiał być 3,5 dnia przywiązany do, powiedzmy, futryny. Vom 10. bis zum 14. Tag des Monats. Bo czytamy o tym, że ma być w domostwie od 10. do 14. dnia. Jeder konnte sich dieses Passahlamm angucken. I każdy mieszkaniec tego domu mógł przyglądać się temu barankowi paschalnemu. Jeder konnte es lieb gewinnen. I każdy mógł się rozmiłować w tym miłym zwierzątku. Denn es sollte bald für ihn geschlachtet werden. Dlatego, że to zwierzątko wkrótce miało być właśnie dla niego zarżnięte. Siehst du deswegen diese Zahl 3 hier. I to spójrz, z tego powodu tutaj jest ta liczba 3. Spricht davon, dass man diese Person betrachten konnte und lieb gewinnen sollte. I to obrazowo wskazuje, że tą osobę mamy oglądać i mamy się w niej rozmiłować. Aber dann werden eben verschiedene Tiere noch erwähnt. Ale oprócz tego są tutaj wymienione różnorodne zwierzęta. Wir haben eine junge Kuh, die noch nie gekalbt hatte. Mamy tutaj jałówkę, która jeszcze nigdy się nie ocieliła. Das kann einmal von dem Brandopfer sprechen. To wskazuje na tą ofiarę całopalną. Von dem, was der Herr in sich selbst ist. Wskazuje na to, że Pan sam tą ofiarą się stał. Es kann auch davon sprechen, wie es in dem Psalmen prophetisch heißt. Może również i na to wskazywać, co możemy w proroczy sposób oglądać zapisane w psalmach. Mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich. Wir haben die Ziege, die in der Regel als Sündopfer dargebracht worden ist. Oglądamy również tutaj i kozę, która była z reguły składana jako ofiara za grzech. Auch diese Seite darf nicht fehlen. Również i tego kierunku spojrzenia nie powinno brakować. Das Sterben für Sünde. Właśnie chodzi o tą śmierć za grzech. Wir haben den Widder, der von Kraft spricht. Mamy również też i tutaj tego trzyletniego barana, który obrazowo wskazuje na tą moc, na tą siłę. Darum wird er auch als der Löwe aus dem Stamme Juda in der Offenbarung bezeichnet. I Pan też w Księdze Objawienia jest określany jako ten lew z plemienia Judy. Aber wir haben auch dieses Bild, dass er mit einer Taube, mit einer Turteltaube verglichen wird. Ale również też i oglądamy go porównanego do synogarlicy. Das heißt einmal im Neuen Testament, seid einfältig wie die Tauben. Który powiedział, że bądźcie szczerzy jak gołębice. Und das ist ein positiver Ausdruck. A to jest na pewno pozytywne wyrażenie. Das bedeutet nämlich, richte deine Augen auf einen einzigen Gegenstand. A to oznacza zasadniczo, skieruj twoje oczy tylko na jeden przedmiot, który masz oglądać. So ist der Herr seinen Weg über diese Erde gegangen. I tak Pana widzimy, jak on przeszedł swoją drogą tutaj po tej ziemi. Und hat seine Herzensaugen stets auf seinen Gott und Vater gerichtet. I on swoje oczy zawsze miał skierowane na swojego Boga Ojca. Und hat ihn vollkommen geehrt und verherrlicht. I w doskonały sposób go uczcił i uwspanialił. Und da war eben auch diese Taube, die aus dem Himmel herniedergekommen ist. Co oglądamy również też i w postaci tej gołębicy, która stąpiła na niego. Und über diese Erde ging. I ten właśnie szedł tutaj po ziemi. Und wir verstehen, dass dieses Opfer einzig und allein von Jesus Christus spricht. I tak możemy zrozumieć, że wszystkie te ofiary
jedynie mówią obrazowo o Panu Jezusie. Und dass Gott hier sagen muss, hole die Tiere mir, für mich. I to najważniejsze, że Bóg powiedział, przyprowadź mi wszystkie te zwierzęta. Wenn wir so gefüllte Herzen haben, i jeżeli my będziemy mieli tego rodzaju wypełnione serca, und uns auch in unserem täglichen Leben so mit Jesus Christus beschäftigen, a my w naszym codziennym, naszym życiu w taki sposób będziemy zajmowali się Jezusem Chrystusem, dann versucht der Teufel uns das zu rauben. To z całą pewnością i szatan będzie starał się, aby nam to wszystko zrabować. Die Raubvögel kamen, bo czytamy w następnym wierszu, że zleciały się ptaki drapieżne. Sie wollten das Opfer zerstören. One chciały zniszczyć tą ofiarę. Sie wollten unberechtigterweise etwas von dem Fleisch nehmen. I w nieusprawiedliwiony sposób, nieprawny sposób chciały skorzystać z tego mięsa. Aber die Kraft des Glaubens scheucht sie weg. Ale ta siła we wierze, ona odpędziła te wszystkie ptaki. Vielleicht erleben wir das manchmal, dass wir sonntags morgens Stunden haben, wo wir persönlich oft abwesend sind mit den Gedanken. Może i my czasami to przeżywamy, że są takie godziny porannego zgromadzenia niedzielnego, że my w naszych myślach jesteśmy nieobecni. Vielleicht an irgendwelche anderen Dinge denken. Może myślimy o jakichś innych rzeczach. Vielleicht an Sorgen oder Probleme, die wir haben. Może myślimy o troskach i o problemach, które nam doskwierają. Das sind diese Raubvögel, die kommen. To są właśnie te wszystkie drapieżne ptaki, które przychodzą. Die uns diesen inneren Genuss an diesem Opfer nehmen wollen. Które chcą nam zrabować ten wewnętrzną radość płynącą z rozkoszowania się tą ofiarą. Haben wir die geistliche Kraft, sie wegzuscheuchen? Czy my wtedy mamy taką duchową siłę, aby je wszystkie odpędzić? Eine ganze Stunde lang? I to przez całą godzinę? Abraham tat das mehrere Stunden. Abraham, oglądamy, czynił to przez kilka godzin. Denn in Vers 12 geht die Sonne erst unter. Bo czytamy w wierszu 12, że słońce zaczęło zachodzić. Er hat lange, lange dieses Opfer gegen die Angriffe der Raubvögel verteidigt. A więc on długi, długi czas bronił te ofiary przed atakami tych drapieżnych ptaków. Haben wir auch diese Kraft des Glaubens darin zu bestehen? Czy mamy taką siłę wiary, aby również i w tym wytrwać? Auch das können wir von Abraham lernen. Również i tego możemy uczyć się od Abrama.